Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej, które w tym roku odbywa się w Legnicy, to oczywiście okazja do podsumowania całego roku programu Bardzo Młoda Kultura, ostatniego roku, mówię o roku 2021, czyli 8 inicjatyw, czyli podsumowanie 3 lat, czyli rozmowy ważne o edukacji, o animacji kultury, o naszej przyszłości, o tym, jak zmienia się ta edukacja, zmienia się kultura, jak zmieniają się realia, także doświadczone tą rzeczywistością covidową. Ale to także spotkania, które mają na celu wyjście poza ten horyzont Dolnego Śląska, czy chociażby z samego programu Bardzo Młoda Kultura. Dlatego naszym zamysłem było zaproszenie też kilku prelegentów, którzy opowiedzieliby o tym, co robią w innych częściach kraju i tak jak podkreślam, niekoniecznie pod egidą Bardzo Młodej Kultury. Jest to Cecylia Malik z Krakowa, aktywistka, ekolożka, artystka, na przykład Rafał Sadownik z Lublina, założyciel rezerwatu dzikich dzieci, czyli takiego miejsca zabawy dla dzieciaków, gdzie nie mają dostępu dorośli, czyli nauka dla dorosłych, że uczyć to nie znaczy zawsze nauczać. Stąd Piotr Para, aktor, mim i pedagog, człowiek teatru z Wrocławia, który opowiada o tym, jaką moc może mieć teatr i to nie tylko edukacyjną, ale nawet terapeutyczną. A zatem, tak jak mówię, Bardzo Młoda Kultura to okazja do rozmów, okazja do podzielenia się refleksjami. Było tych refleksji sporo, nawet takich gorzkich wynikających z tego, że sytuacja ta społeczna, rzeczywista czasami nas przygniata i czasami te inicjatywy były tylko punktem wyjścia do dostrzeżenia pewnego problemu, do pewnej diagnozy, potrzeb i mamy nadzieję, że jak zawsze, bo zawsze tak było, że pewne przykłady przekładały się na rzeczywistość i znajdowały swoją kontynuację, więc liczymy, że taką także znajdą. Bardzo Młoda Kultura ostatnie 3 lata to 24 inicjatywy zrealizowane w ramach tego programu przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Kultury i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale przede wszystkim to rzesza animatorów kultury, nauczycieli, edukatorów, lokalnych społeczników, działaczy organizacji pozarządowych, którzy uwierzyli w edukację kulturową i którzy chcieli poświęcić swój czas i energię na to, żeby tworzyć wysoko jakościowe inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców, seniorów i innych grup społecznych. Projekt dotyczył tolerancji, nauki tolerancji. Wyświechtane trochę słowo w tej chwili, wszyscy mówią o tolerancji, ale jest bardzo dużo integracji, ale jest bardzo dużo nietolerancji i braku integracji. No i tego też doświadczyłyśmy. Nadal trzeba się edukować. To, co jest najważniejsze, to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. W jego danym życiu każdy z nas ma swoje historie i wymiana tej wiedzy, tej energii, tych doświadczeń życiowych, nieważne czy na poziomie dzieci malutkich, czy średnich, czy starszych, czy dorosłych, powoduje samo przez się, że się uczymy. Uczymy się, nabywamy nowych kompetencji, doświadczeń i to jest nie do przecenienia. Bardzo miłe jest to i budujące, że te dzieciaki, które uczestniczyły w projekcie, zostały i u Moniki, i u mnie i korzystają dalej z naszych możliwości, umiejętności. No i to, że zrodził się nam i u Moniki w głowie, i u mnie pomysł o tworzeniu fundacji. Jeżeli chodzi o mnie, to ten pomysł wyniknął z takiej czystej odpowiedzialności za drugiego człowieka, który jest mniejszy i chce coś robić ze sobą. I po prostu przychodzi do dorosłej osoby i mówi mu o tym, mówi to dorosłym, że tak, ja chcę coś robić, chcę się rozwijać, dajcie mi i dorośli powinni to zrobić. Ten projekt się wyróżniał tym, że stawia na współpracę. Dużo tych projektów innych, którymi się zetknęłam, było bardziej takich jakby jednowymiarowych. To znaczy wiadomo, że zasięg miał być tam, ten zasięg się też określa, do kogo, grupa docelowa i tak dalej. Natomiast tutaj nawet te wspólne szkolenia, spotkania, Srebrna Góra, już przed rozpoczęciem projektu możliwość wymiany doświadczeń, opowiedzenia sobie, co kto robi, to było bardzo budujące, bo tak naprawdę te skrzydła, które już miałyśmy, to one się jeszcze bardziej rozłożyły, jeszcze bardziej urosły i dało to taki speed wewnętrzny, więc
tak myślę, że jednak bardzo młoda kultura się odróżnia od innych projektów. I myślę, że też duże znaczenie ma ekipa, która po prostu w tym roku, no, mówię to w swoim odczuciu, obsługiwała to, bo tak jak tutaj wspomniałaś, od początku naprawdę jest udrożniony kontakt, od razu, bez żadnych ceregieli, bez niczego i to bardzo ułatwia i pozwala normalnie funkcjonować, płynnie w tym wszystkim. To są bardzo jakościowe projekty, natomiast to, co widzimy szczególnie na Dolnym Śląsku, to jest budowanie sieci osób, a przez to też instytucji, które przez lata wspierają się i razem prowadzą działania. I to też jest taki czynnik, który pozwolił w tym i poprzednim roku takim pandemicznym zrealizować działania, bo tutaj mieliśmy duże wsparcie, duże zaufanie. Teraz jesteśmy na podsumowaniu i widzimy te relacje, widzimy to, że dzięki tym relacjom ludzie działają i uczestnicy wcześniejszych edycji stają się partnerami instytucjonalnymi i, że tak powiem, takimi starszymi braćmi, starszymi siostrami dla realizatorów, którzy zaczynają. I to buduje taką sieć i też taką uczenie się od siebie wzajemnie. Ja bym bardzo mocno podkreślił ten wątek uczenia się od siebie wzajemnie, inspirowania się, która przekłada się potem na jakość inicjatyw już oddolnych i pracę z poszczególnymi odbiorcami już u siebie w miejscowościach. Bardzo młoda kultura to niezwykły program. Projekty czasem się pisze, realizuje, rozlicza i odkłada w segregatorze na półce. Z bardzo młodą kulturą jest zupełnie inaczej. To projekt, w którym zaczęłam swoją przygodę z kulturą. Na początku napisałam inicjatywę, wiele, wiele lat temu, jeszcze w poprzedniej edycji Bardzo Młodej Kultury. I tak Bardzo Młoda Kultura pozwoliła na poznanie wielu fantastycznych ludzi, którzy działają w kulturze, którym chce się dużo zmienić i pracować z młodzieżą i z dziećmi. Wówczas też poznałam trochę siebie jako lidera, spojrzałam na siebie jako lidera, osoby, która ma możliwości, predyspozycje do tego, aby za nią poszły inne osoby, które chcą coś zrobić. I tak jak przykład Justyny Teodorczyk, tak jak Grzegorza Zmarzłego, pokazuje również mnie jako osobę, która zaczynała w projekcie Bardzo Młoda Kultura od bycia liderem inicjatywy, a teraz piastuje stanowisko dyrektora Instytucji Kultury w Wolkowie. To już czwarty rok, który współpracuje z Bardzo Młodą Kulturą. To już trzecia instytucja pod egidą, której się tym zajmuje. Tymi działaniami animacyjnymi. No i to czwarty zrealizowany projekt w Legnicy, bo w tym roku aż dwa zwycięskie projekty były w Legnicy, projekt Maszyna oraz projekt Naprzeciw Sztuce. Chcemy razem dalej działać, chcemy razem tworzyć, więc no po prostu uważam, jako można powiedzieć też już doświadczona osoba w tym programie, że spełnił on 100% swoją rolę w Legnicy. No i oczywiście ja też jestem bardzo usatysfakcjonowana. Bardzo młoda kultura sprawiła to, że z klubu muzycznego staliśmy się klubem osiedlowym, ale też staliśmy się instytucją kultury o charakterze dolnośląskim. Jakby wyszliśmy, kiedyś było tak, że Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej, bardzo mała sala widowiskowa, koncertowa, promieniował na całą Polskę i dalej poza Polskę. Myśmy zapraszali artystów z całego świata, a na artystów z całego świata przyjeżdżali widzowie z całej Europy. Potem Firlej zaczął działać lokalnie, działając na rzecz lokalnych mieszkańców, sąsiadów. Wtedy też powstała kawiarnia sąsiedzka Firleja i wtedy też zaczęliśmy brać udział w projektach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury i wtedy pojawił się Paweł Kamiński, z którym od kilku lat, 4 czy 5, realizujemy najpierw Dom Kultury, teraz Bardzo Młodą Kulturę i no, on jest dla nas takim dużym wsparciem intelektualnym, ponieważ on zna się na tej robocie animacyjnej i on de facto nas, mnie osobiście, jakby zaraził tym, że warto robić rzeczy, takie działania na rzecz tej kultury codzienności, tej kultury małych gestów, tej kultury małych działań, czyli festiwalowość,
którą ma Firlej za sobą, została w pewnym momencie zastąpiona oddolnością. Niestety program w tym roku się kończy i jego przyszłość jest trochę niejasna. Bardzo Młodej Kultury nie będzie w roku 2022. Z zapowiedzi Narodowego Centrum Kultury wynika, że program ruszy ponownie w nowej odsłonie, w nowej formie, według nowej koncepcji w roku 2023. Nam bardzo zależy na tym, żeby edukacja kulturowa mimo tego na Dolnym Śląsku przetrwała w roku 2022, żeby przetrwały też efekty, które osiągnęliśmy, czyli aktywizacja wielu środowisk, relacje, także przyjaźnie, które nawiązaliśmy przez te 3 lata. Mam nadzieję, że mimo takiego formalnego zakończenia Bardzo Młodej Kultury, ten program dalej będzie żył w sercach animatorów, edukatorów i nauczycieli na Dolnym Śląsku.